Do obejrzenia programu zachęca Cafe Galeria. Na program zaprasza Biuro Ubezpieczeń z BEMA20. Sponsorem programu jest Galeria Tarnowia. Do wspólnego oglądania zaprasza firma Lofty, Home and Design. Jeżeli cenisz sobie styl i oryginalność, jest to miejsce, które musisz odwiedzić. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Speedway Time. Dziś moim gościem jest Jacek Rępała. Witam Pana bardzo serdecznie. Witam wszystkich. Panie Jacku, nie sposób nie zacząć od tematu Unitarnów, czyli klubu, z którym był Pan związany przez wiele lat. Czy śledzi Pan na bieżąco to, co dzieje się wokół tarnowskiego klubu? No i już zakończony sezon 2022 w wykonaniu tarnowskich jaskółek. Tak, śledzę. Przyznam się, w zeszłym roku bardziej byłem zaangażowany w Tarnowie, jeśli chodzi o klub tarnowski. Wiadomo, trochę lat tutaj spędziłem. Można powiedzieć, że w tym roku byłem na dwóch zawodach, także w ogóle w tym roku nie angażowałem się tutaj w Unię Tarnów. Najważniejsze, że Tarnów istnieje jako zespół drugoligowy, bo drugoligowy, ale są w lidze i najważniejsze, że jest, bo po zeszłym roku, w tym sezonie wydawało się, że klub w ogóle może nie istnieć, czy sekcja. Udało się, jak najbardziej, tak jak powiedziałem, ja w tym roku zbytnio się nie interesowałem, śledziłem wyniki, od czasu do czasu gdzieś oglądałem mecz w telewizji, ale na stadionie w ogóle nie byłem, byłem bodajże dwa razy. Także bardziej zaszyłem się w warsztacie i zacząłem po prostu od grudnia, można powiedzieć, raz w miesiącu wyjechałem, może raz do Tarnowa, a tak to cały czas siedziałem i tuningowałem silniki. Nawiązał Pan właśnie do swojego głównego teraz zajęcia, którym się Pan zajmuje. W tym sezonie jest Pan uznawany między innymi za osobę, która odrodziła Chrisa Holdera. Chciałam też zapytać, jak bardzo dużo trzeba inwestować i jak często aktualizować swój park maszyn, ten, który powoduje, że te silniki stają się coraz bardziej szybkie, coraz bardziej technologicznie rozwinięte i są konkurencyjne względem zagranicznych tunerów. Wiadomo, że ja przez 30 lat cały czas tuningowałem silniki, jeździłem, robiłem sobie cały czas te silniki. W 2010 roku, gdzie miałem bardzo dobry sezon, i Janusz Kołodzie miał bardzo dobry sezon i już jemu robiłem silniki i też fajną reklamę mi robił. Później tam przez kilka lat można powiedzieć, że jakoś tak tym topowym zawodnikom nie robiłem, ale na pewno cały czas inwestowałem w warsztat, po prostu inwestowałem w części, w maszynę różnego rodzaju i nie poddawałem się po prostu po tych różnych przejściach moich, można powiedzieć, i po tych tragediach Krystiana się okazało, że po prostu no, przez 30 lat czy 25 lat cały czas w tym siedziałem i wierzyłem, że mogę być kiedyś bardzo dobrym tunerem. Właśnie nawiązując jeszcze do tuningowania silników, ilu obecnie zawodników znajduje się w Pana talii kart? Znaczy trudno, teraz może to nie będę mówił o ilościach, ale jest sporo tych zawodników i można powiedzieć, że od zeszłego roku, od czerwca wszystkie silniki Doyla w sumie można powiedzieć tuningowałem i miał rewelacyjny sezon. W tym roku zaczął w zimie po prostu gdzie indziej tuningować i po pierwszych niepowodzeniach po prostu się okazało, że jednak z powrotem ta współpraca musiała, zaczęła z powrotem. Nawiązaliśmy taki, wszystkie silniki po prostu, wszystkie silniki do mnie dotarły i od momentu, kiedy ta współpraca znów zaczęła się, zaczął od Torunia robić mocne punkty i zaczął też w Grand Prix fajnie jechać i chociaż wiadomo, Jason Doyle jest takim zawodnikiem, że po prostu on cały czas szuka i nieraz po słabszych zawodach miesza i już myśli o innych tunerach nieraz, żeby zmienić i to trochę jest, ale to efektów w jego przypadku akurat tych efektów nie ma, tylko w drugą stronę. No ale wrócił jak troszeczkę taki syn marnotrawny, że wraca do tego swojego tunera, który mu pozwalał osiągać wyniki dwucyfrowe w lidze, no i przecież świetne wyniki w cyklu Grand Prix i nie tylko.
Panie Jacku, nie oszukujmy się, że też ma Pan za sobą bardzo bogatą karierę zawodniczą. Jest Pan takim jednym z najlepszych wychowanków w historii unitarnów, ale jest taka historia, która przynajmniej mnie zawsze nurtowała. Jakby mógł Pan zdradzić troszeczkę kulis z Pana kariery zawodniczej, a chodzi tutaj mianowicie o transfer do zespołu z Grudziądza, który był w ówczesnym czasie jednym z takich głośniejszych transferów krajowych zawodników wychowanka unitarnów. Ojejku, kiedy to było? Ja już nie pamiętam, ale no wiadomo, no, gdzie tam byłem liderem unitarnów, z tego co pamiętam, to spadło do pierwszej ligi. Później jeździliśmy w pierwszej lidze i się okazało, że tego awansu nie było, a ja chciałem po prostu być w tej czołówce zawodników i przyszła propozycja z Grudziądza i po prostu zmieniłem barwy na klub z Grudziądza i startowałem tam przez 2 lata i można powiedzieć, no Tarnów już tam został na kilka lat w drugiej lidze i ja dlatego po prostu no chciałem startować w czołówce Polski. No ale oprócz tego, że Pan tam startował, był też tam sponsor związany z Tarnowem i też myślę, że... Była firma Rolewski, ale to dopiero była w drugim roku, gdzie ja startowałem w pierwszym roku, w drugim roku właśnie była firma Rolewski, ale może moja osoba jakoś przyczyniła się do tego, że ten sponsor był w tym czasie w Grudziądzu. No ale to już jest przeszłość i dzisiaj podejrzewam, że ci młodzi już w ogóle nie pamiętają nawet, kto to był Jacek Rępało, jakie osiągał wyniki. Także dzisiaj i jutro jest następny dzień i każdy myśli po prostu o przeszłości. Wiadomo, że te moje doświadczenia i historia startów i doświadczenie, jeśli chodzi o tuningi, bo całe życie można powiedzieć, że jeździłem i te silniki tuningowałem i sobie sam robiłem i można powiedzieć, że dzisiaj troszeczkę wracam się do tyłu i te moje doświadczenie nieraz przynosi, po prostu przynoszą efekty, nie? Z lata doświadczenia, gdzie startowałem i robiłem te silniki, można powiedzieć, przez te 20 lat zbytnio się nie zmieniły, bo dalej jest jeden tłok i cztery zawory, także i jeden wał, nie, korbowy. Ale tak jak mówię, no w zeszłym roku też jeszcze jest satysfakcja, że po prostu, że w tamtym roku też pod koniec sierpnia zacząłem współpracę z Chrisem Holderem i można powiedzieć, że ten zawodnik tunigował u mnie 3 silniki i cały czas jeździł na tych silnikach i miał rewelacyjny sezon, co się okazało się, że już nie jeden klub czy tam, że się nie odbuduje i jeden prezes stwierdził, że się nie odbuduje, a jednak w tym roku Chris był no, liderem swojego zespołu, odszedł z Torunia, gdzie ostatnie lata nie miał rewelacyjne, ale się okazało, że jednak jest to były mistrz świata i ma naprawdę fajne, ma papiery na bycie kolejnym mistrzem świata i myślę, że w przyszłości jeszcze nim będzie. Gwarantuję, że na pewno wielu młodych ludzi też pamięta, jak Pan startował, albo też interesują się historią, tym bardziej, że na YouTubie jest bardzo wiele meczów z Pana udziałem, więc tutaj bym tutaj tą skromnością też Pana jakby podziwiam, ale proszę mi wierzyć, że wiele osób pamięta. No i przy okazji teraz bardzo doceniają te walory, jeśli chodzi o tuningowanie tych silników. No i tak jak Pan wspomniał właśnie, ten Chris, który się odbudował, który miał już według wielu prezesów zakończyć karierę i nie znaleźć sobie na pewno miejsca w Ekstralidze, a dzięki Pana na pewno ogromnej pomocy dzisiaj jest no, tak naprawdę znowu czołowym zawodnikiem świata. Przechodząc do takiego kolejnego naszego tematu, spotkaliśmy się tutaj też, żeby na pewno zaprosić kibiców na zbliżający się memoriał Pana syna Krystiana, który odszedł od nas w 2016 roku. Czy możemy już dzisiaj przybliżyć troszeczkę formułę tych zawodów, może zdradzić jakieś nazwisko, który zawodnik zgodził się wystartować lub na przykład sam zaproponował to, że będzie tutaj w Tarnowie dla Krystiana, pojedzie te zawody? No to tylko podziękować, że ten memoriał są co roku. Chciałbym, żeby to była tradycja co roku. Jeśli chodzi o Krystiana, no zasługuje na memoriał i żeby ten memoriał właśnie był co roku. Dziękuję działaczom, że wcześniejsze lata, ten pierwszy, drugi, trzeci, czwarty i to już będzie 5. memoriał. Wiadomo, jeden rok tak, jesteśmy do tyłu, covidowy, ale no Krystian zasługuje na taki turniej. Myślę, że w tym roku będą fajne nazwiska, będzie po prostu i kilku zawodników z Ekstraligi, gdzie mi już potwierdzili i będzie Licznej
Miał przyjechać kołodzie, jeszcze nie wiadomo, być może, i zawsze smyktała Kubera i nigdy mi nie odmawiali, wiadomo, nie wiadomo jak to będzie jeszcze czy z finałami, czy w ogóle prezesi puszczą tych zawodników, ale Mateusz Cierniak bardzo chce przyjechać i powiedział, że przyjedzie. No będzie i czołówka, będzie kilku zawodników właśnie z Ekstraligi, z pierwszej ligi, no i ci koledzy Krystiana, gdzie razem startowali, między innymi będzie Kaczmarek, gdzie zawsze z Krystianem fajnie mieli tam wspólne zdania i się trzymali nawet, kurde, i rozmawiali między sobą zawsze na zawodach. No cóż, no ja co mogę powiedzieć, no bez Krystiana no na pewno, no nie żyje się ciężko, nie? Te życie już całkowicie jest inne jak było. Wiadomo, cała kariera moja przez tyle lat, później koniec kariery i w 2014 roku postanowiłem, że jednak wygrałem ten bieg z Krystianem na 5-1 i postanowiłem, że już jednak będę poświęcił się Krystianowi, no ale stało się jak się stało i dzisiaj no świat się nie zatrzyma, ja muszę dalej funkcjonować, moja rodzina i wiadomo, że to były bardzo trudne, ciężkie czasy i chwilę po tragedii i cóż, najważniejsze właśnie, że dzisiaj jestem, dalej jestem, tak jak mówię, no mówi się o mnie, tuninguję silniki i myślę, że w tym się no naprawdę czuję się najlepiej. Tak jak w zeszłym roku byłem tutaj niby bardziej zaangażowany w Unitarnów, no, nawet byłem menadżerem Unitarnów, ale z żadnych, jeśli chodzi tutaj, bo to różne głosy były, że ja po prostu jakieś pieniądze za to brałem, ja nie wziąłem ani po prostu złotówki za to, że miałem takie niby stanowisko, nie? Także, a różne tam słyszałem różne zdania czy słowa, że po prostu ja tam nie wiadomo i może. Ale nie chciałem. Wydawało się, że będzie jeszcze szansa na uratowanie pierwszej ligi w Tarnowie, ale później jedna kontuzja, druga już taka poważniejsza i Wersena i nie szło po prostu żadnych meczy wygrać. Stało się jak się stało. Nie? No ale to jeszcze tak nawiązując, no historia Unii różne lata przeplata, jak to można ładnie powiedzieć. I no jest dzisiaj druga liga, ważne, że ten żużel jest, a na pewno pana postać jest ważną taką osobą dla historii. To czy w zeszłym roku no, były jakieś potknięcia ze strony zawodników, pecha było co niemiara, wiele kontuzji. Pierwszy mecz już, pierwszy bieg tak naprawdę, gdzie Iversen tak miał ten dosyć poważny wypadek z Wybrzeżem Gdańsk. Jeszcze chciałbym dopytać, jeśli chodzi o turniej, czyli możemy powiedzieć, że to będzie formuła indywidualna w tym roku? Tak, jak najbardziej, nie będzie żadnych par, normalnie będzie turniej indywidualny, jeszcze może będą te dwa czy trzy biegi dodatkowe, zobaczymy jakie jeszcze decydujemy. Albo będzie 20 biegów, albo będzie pierwsza dwójka będzie wchodzić do finału, a dwójka będą dwa dodatkowe biegi. Być może tak, zobaczymy. No żeby coś było dla kibiców, bardziej emocje do końca i dla zawodników, nawet ci przegrani, co z początku pierwsze czy dwa biegi im nie wyjdzie, będą mieć szansę po prostu no dalej zwyciężyć w memoriale i zapisać się właśnie w kolejnym memoriale jako zwycięzca. Chciałbym zaprosić tu w ogóle wszystkich kibiców i sponsorów, abyśmy w tym dniu przybyli na stadion i zrobili wszystko i powspominali o Krystianie, o tym młodym chłopcu, który miał marzenia, który chciał być po prostu wielkim żylowcem i wiadomo, to dzisiaj jest takie gdybanie, ale naprawdę miał, już był w tej czołówce juniorów, a dzisiaj podejrzewam był w czołówce światowej, no ale tak jak mówię, życzyłbym sobie, aby co roku ten turniej był. I dzisiaj jest klub, wiadomo, w drugiej lidze, ale najważniejsze, że ten turniej dalej jest. I myślę, że w przyszłym roku i tak co roku aż do końca, że te memoriały będą się odbywały i nawet jak w klubie będzie ciężko i tak jak nawet dzisiaj, ale na dzień dzisiejszy, ale memoriał jest i myślę, że kibice chętnie przyjdą w ten sobotni dzień, żeby po prostu wspomnieć i oddać hołd Krystianowi. Właśnie pamięć i też takie uszanowanie zawodnika, który jeździł dla Tarnowa i w ogóle cieszył wielu kibiców w Polsce. No był bardzo dobrze zapowiadającym się żużlowcem. No niestety tak życie, brutalnie powiem, niestety chciało, że dzisiaj Krystiana z nami nie ma, ale mam nadzieję, że ten dzień będzie też takim dobrym dniem o dobrych wspomnieniach dla pana rodziny. No i też, że kibice w Tarnowie tak wspólnie, razem, w jak największej frekwencji
poślą do nieba tam pozdrowienia do Krystiana, który miejmy nadzieję, że będzie oglądał te zawody i tam dopingował swoich kolegów. Na pewno będzie oglądał i no myślę, że on już pogodę na sobotę nam załatwi sam i oby właśnie ta pogoda była, co roku przeważnie była i w sumie, no cóż, no zapraszam na ten turniej czy na memoriał i tak jak wcześniej powiedziałem, no abyśmy po prostu oddali hołd Krystianowi i powspominali tego chłopaka. Dokładnie tak. No nic innego pozostaje nam zaprosić Państwa już 17 września o godzinie 16 na stadionie w Tarnowie. I dziękuję bardzo za dzisiejszą wizytę. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli okazję się tu spotkać. Dziękuję. I porozmawiać o kolejnych też sukcesach Pana jako tunera. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do wspólnego oglądania zaprosiła firma Lofty Home and Design. Jeżeli cenisz sobie styl i oryginalność, jest to miejsce, które musisz odwiedzić. Sponsorem programu jest Galeria Tarnowia. Za program dziękuję Biuro Ubezpieczeń z BEMA20. Za wspólne oglądanie dziękuję Cafe Galeria.